piłkarze Ustrzelu Klubu Sportowego w meczu 20. kolejki Fortuna pierwszej ligi wygrali w Olsztynie ze Stomilem 2-0. Z nami jest jeden z uczestników tego meczu, Adrian Klimczak. Adrian, gratulacje. Powiedz, jakie to było spotkanie? Dziękuję za gratulacje. Przede wszystkim było to dla nas ciężkie spotkanie. Początek meczu, czerwona kartka dla przeciwnika, mocniej się cofnęli. Gdzieś ciężko było się przebić na początku, no ale dla nas najważniejsze było, żeby wygrać ten mecz i cieszymy się z 3 punktów. W przerwie przy wyniku 0-0, kiedy jeszcze ta sytuacja nie była przesądzona, było spokojnie, było nerwowo. Jak to wyglądało? Było spokojnie, bo gdzieś ta nerwowość na pewno by nam nie pomogła. Czuliśmy, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. No, tak jak wspomniałem, ta nerwowość by na pewno nam nie pomogła. No i z dobrym nastawieniem wyszliśmy na drugą połowę. Udało się strzelić 2 bramki, fajna zmiana Ricardinho. I tak jak wspomniałem, ważne dla nas bardzo zwycięstwo. To był pierwszy mecz UKS-u pod wodzą Ireneusza Mamrota. Co trener powiedział wam już bezpośrednio przed wyjściem na boisko? Przede wszystkim skupiliśmy się w tygodniu na grze obronnej i cieszymy się, że wynik na 0 z tyłu został utrzymany, bo na pewno jest to dla nas satysfakcjonujące, kiedy cały tydzień pracujemy nad grą obronną i w meczu jest później tego efekt. Wygrana cieszy pewnie też szczególnie z tego powodu, że po raz pierwszy od 4 miesięcy udało się odczarować boisko rywala i przywieźć do Łodzi komplet punktów. No zgadza się, gdzieś mieliśmy taką złą passę. Teraz mam nadzieję wkraczamy na tą dobrą i już będą tylko zwycięstwa. No właśnie, w najbliższej kolejce do Łodzi przyjeżdża Zagłębie Sosnowiec z Kazimierzem Moskalem na ławce trenerskiej. Dla obu stron to będzie wyjątkowe starcie. No na pewno, trener Moskal, wiemy mniej więcej czego możemy się spodziewać, lubi grać w piłkę, więc na pewno będzie to ciekawe nastawienie. Dzisiaj się cieszymy ze zwycięstwa, no i od jutra już pracujemy nad tym, żeby wygrać kolejny mecz. Równolegle z UKS-em swoje mecze rozgrywają konkurenci do tych czołowych miejsc. Śledziliście w trakcie spotkania to, co się dzieje na innych stadionach, czy raczej skupialiście się tylko na sobie? Przede wszystkim skupiliśmy się tylko na sobie. Gdzieś po meczu dopiero patrzyliśmy na wyniki reszty zespołu, ale musimy patrzeć na siebie, po prostu wygrywać mecze i musi być dobrze.